sobie do innych osiedli mniej znanych, gdzie warto się zapuścić, warto je zobaczyć i w ten sposób to po prostu poznawałem ten Śląsk, cały czas czując potrzeby, że trzeba by to jakoś robić. Jednak trzeba by to robić. Zobaczyło pan od którego miasta śląskiego? Od Bytomia oczywiście. Od Bytomia, bo powiedzmy, ja byłem małym chłopcem, tam 10-letni, gdzieś tam na rowerze. Mama nie wiedziała, myślała, że ja się jeżdżę gdzieś na tym rowerku w koło bloku, a ja bym odpływałem na koksowni Walenty w Rudzie Śląskiej, którą chciałem zobaczyć. Tak to wyglądało, ale zacząłem właśnie tu od Bytomia, od tych zakładów bytomskich, gdzie już je znałem właśnie jeżdżąc w ojcem koleją wąskotorową, no i potem zacząłem to sam poznawać i cały czas wiedziałem, że nie miałem jeszcze. Tak jak powiedziałem, skończyło się, jak się skończyło, rozproszyłem się, nie brałem opłatki. Do czasu. Nadeszły przemiany, rok 80. Cała transformacja zaczęła się poprzez powalić i zaczęły znikać zakłady przemysłowe. Właśnie pierwsze te, z którymi byłem związany. Siemianowickie, Chorzowskie, Bytomskie. Wtedy jeszcze zakład produkowania informacji. Nie wytrzymałem, kupiłem aparat. To już wtedy troszkę i na rynku było lepiej, można było. Zacząłem robić zdjęcia. Pierwsza sesja pod kopalnią pozytyw w Chorzowie. Jeszcze nie zdążyłem zbliżyć się do płotu, a jeszcze wtedy, mimo że to już był 90. bodajże drugi bądź trzeci rok, jeszcze nie zdążyłem zbliżyć się do płotu. Zrobiłem parę ujęć. Policja mnie klepie po plecy. Co ja tu robię? No i zaczyna swoje panowie. Wie pan, ten zakaz fotografowania jeszcze istnieje i tak dalej. Po co ja to robię? Mówię, że kopalnia jest w stanie widać jeszcze z całości. Ale chciałem tam uwiecznić. Wie pan, co to jest głupiego? Powiem pani, w tym momencie postanowiłem, że ja ten Śląsk pomnik będzie po prostu mi mówił, co jest głupie, co jest niegłupie. O tym wszystkim, co się naczytałem, poznałem, że cała ta przeszłość przemysłowa jest warta zachowania, bo wiem, co się będzie za chwilę działo. I właściwie zacząłem robić zdjęcia na razie od zewnątrz, bojąc się, nie wiem, rzekomo nielegalnie, choć ja sobie tak rozmawiam, nawet jak mnie gdzieś ktoś złapie, bo potem jeszcze miałem kilka problemów z firmami obroniarskimi, z pracownikami, którzy tam jeszcze z tej minionej epoki mieli jakieś tam, że nie wolno, że ten. No ale ja mówię, ja przecież nic złego nie robię. Ja właściwie dokumentuję to i jest po prostu, to zostawię. Po co to zakrapować, bo ta architektura tych budynków kopalnianych, czy tych pustych, naprawdę interesujących. Pani to jest piękna architektura, to jest ładna architektura, to jest techniczne rozwiązania dawne, które były fascynują do dzisiaj. One wyszła. Oczywiście, tak. I powiem pani jeszcze tak z tego mojego doświadczenia, ja wolę zakłady czynne, które są nakryzione przez czas, żeby to wybrać, niż jakieś piękne obiekty odrestaurowane. To tam już było trochę miejsce. Prawie duże chyba, prawda? Prawie miejsca, ale powiedzmy, bo ja też poza Śląskiem fascynuję się Wałbrzychem, też później przypomniałem kopalnia Torres Junior. Nie przeszła rewitalizacji, bo to ja tam byłem częstym gościem. W tej chwili jest pięknie dla osób. Dobrze, że to zostało zrobione, ja nie reaguję, ale ja znowu się miejsce. Zakon to nie jest dla mnie, to już nie oddaje ducha tego, jak to było kiedyś. I po prostu to już nie jest mój temat. Ja wolę faktycznie zakłady stare, nadwiedzione zębem czasu. Skupić się gdzieś na jakimś temacie konkretnym, bo głównie jeśli chodzi o górnictwo, to wolę fotografować powierzchnię kopalni, chociaż bym też, ale to jest wszędzie taki sam. Właściwie no, mam kilka kopalni zarekomendowanych od strony do obiektu, uważam, wystarczy. Natomiast powierzchnia każdej kopalni jest inna, ma swój klimat, bo ja się wśród tej kopalni wychowałem, więc wolę fotografować powierzchnię kopalni. I uważam, że powierzchnia każdej kopalni jest inna, każda kopalnia ma swój klimat. To nie jest tak, że jak jest to na jednej kopalni, to na innej będzie to samo. Nie, na każdej kopalni naprawdę jest może temat, który się idzie skupić. Poznałem wielu naprawdę wspaniałych pasjonatów, bo to, co ja robię, nie jest takie wyjątkowe. Okazuje się, że takich ludzi jest sporo. Temat jest ciekawy i takich ludzi jest naprawdę sporo. Ale to są ludzie tutaj ze Śląska? Tak, to są ludzie ze Śląska, ale nie tylko. Więc poprzez właśnie pana Rygułę, o tym poznałem, Marka Rowera, bardzo
wspaniały fotograf. Dobry fotograf. Życzę zaznaczyć jasne na maturę i zostanę fotografem amatorem. Natomiast pan Marek Grober jest już profesorem z Instytutu Fotografii. Poznałem pana Marka Staczyka, też fotograf. On się specjalizuje właśnie szczególnie w likwidacjach, w zdjęciach przedstawiających tą grozę i łapie wszelkie artystyczne ujęcia na tych ruinach tutaj, które powstają. I tak się rozpasuje. Pana fotografy, panie Maćku, to takie bardziej reportażowe. Reportażowe i zdjęcia dokumentujące, jak to właściwie wygląda. Zdjęcia przedstawiają wprost dany obiekt w danej rzeczywistości, jak to wygląda. Ja nie chcę nic upiększać, ja nie chcę nic przekazać w takim sensie, że tam jakaś groza, czy jakieś to. Ja robię proste zdjęcia pokazujące, tak żeby kiedyś potomni mieli po prostu obraz dnia naszego dzisiejszego i tego otoczenia, w którym żeśmy się tworzyli i które dawało pracę nam i pokoleniu wstecznym, naszym rodzicom, dziadkom, bo na tym przemyśle właściwie myśmy tutaj egzystowali. Także to są proste, amatorskie zdjęcia, oczywiście przemyślane, nie wstrykane w sensie, ale ja mam taką zasadę, ja zdjęć nie obrazuję. Ja zdjęcia robię, ale to co może nie robię. Przypominające dokumenty. Pewnie tak, ale ja właśnie to mówię. Jeśli jakiś dany zakład znikał w trakcie tych sesji, w których byłem, ja starałem się po prostu, a tu jeszcze jakaś właśnie, a tu się kupali, a tu się przebierali, a tu jakiś punkt. Ja pomieszczenie po pomieszczeniu, ale moim przesłaniem było tak, złapać jeszcze wśród tych ruin atmosferę tego, co było. Czy górnicy cztery kadry też to? Jeśli tak, chociaż powiem pani, że ja niechętnie ludzi fotografuję, wolę bardziej architekturę, technikę i ogólny wizerunek jakiegoś zakładu. Owszem, ci ludzie się tam nie przewijają, nieraz ktoś mi zapozuje, nieraz, ale robię to nie. Ja właśnie wolę to zachować bez postaci, mury, sam obiekt. Ludzie gdzieś tam zawsze, gdzieś mają utożsamić z tym, aha, ja tu kiedyś pracowałem, ja tu nie przychodzi, to kiedyś było. Nie wstawiam człowieka na siłę. Myślę, owszem, w trakcie robienia zdjęć gdzieś tam ktoś przejdzie, to dobrze, jest jakiś lub jakaś postać, ale generalnie nie szukam na siłę, żeby gdzieś ktoś mi tam pozował, czy powiedzmy, w ten sposób, żeby to dokonywać. To jest tak jakby na powodzie, gdzie mam człowieka gdzieś. Mnie bardziej interesuje sam obiekt, jaki jest i jaka atmosfera tam jest, powiedzmy, na tym danym obiekcie. Jak wygląda, jak po prostu jest utrzymany, zachowany w ten sposób po prostu to robię. Na kopalni na rozbarku już nie ma. Na kopalni na rozbarku już nie ma, niestety. No szkoda, że nie ma. Powiem pani, została cechownia z teatrem, który tam jest. Powiem tak, działalność wspaniała teatru. Cechownia z zewnątrz piękna, restaurowana, natomiast w środku jest przerwa. Bo mam zdjęcia, jak ona wyglądała, jak była cechownia. Co było po rozbarku? Po rozbarku zacząłem spotkać z Markiem Stańczykiem. Zaczęło się jeżdżenie po wszelkich możliwych kopalniach, jakie były czynne. Więc właśnie kopalnia, wzięły kopalnia, też edukacja, jak się to zmienia. Te zakłady też są dość dobrze udokumentowane, właściwie regularnie żeśmy jeździli. Marek Stańczyk trochę dłużej, w każdym razie jest szczegółowo w detalach. Ja już potem nawet będąc tu, właściwie nas już tam jak pracowników traktowali, bo już nieraz to nas mieli dość, te filmy, które z nami chodzimy, towarzyszymy. Więc zrobiłem już nawet pomieszczenie po pomieszczeniu, było żeby po prostu zostało to tak jak było kiedyś. Właściwie zostały te zdjęcia po kopalni, natomiast ja nie mam tych filmów. Śląski Magiel w Antyradiu 106.4. Autopromocja, nie hańbi. Kiedy mówił ci, że nie ma dwóch aeropostów i wspólnoty też nie ma. Już nie zapomnisz mnie, ten program ci nie...
trwającej w salonach Toyoty wyprzedaży rocznika 2018. Wśród wielu ciekawych ofert czeka na Państwa także stylowa i innowacyjna Toyota CHR w niespotykanej cenie już od 79 900 zł. Inne równie niezawodne auta czekają i są dostępne od ręki. To niewątpliwie wydarzenie, którego nie można przegapić. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Skorzystaj za dwóch, no i kup dalej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ramy.